Dzień dobry Państwu, Maksymilian Wysocki, zapraszam na dzisiejszy wywiad gospodarczy. Naszym gościem dzisiaj jest pan Paweł Kunicki, country manager Bolt w Polsce. Witam serdecznie. Dzień dobry. Szanowni Państwo, a gorące pytanie na dziś, czy przejazdy osobowe inne niż taksówki są bezpieczne? Mieliśmy serię nieprzyjemnych, dramatycznych czasem wydarzeń jakiś czas temu na tle napaści, na tle seksualnym. I pytanie stąd, czy przejazdy taksówkami, które są przewozami osobowymi, jak kiedyś, dzisiaj wymagają licencji, czy one są odpowiednio zabezpieczone, czy one są bezpieczne? Jak w tym wszystkim pomaga technologia? Czy technologia sprawiają, że w taksówkach jest już dzisiaj bezpiecznie? O tym dzisiaj z moim gościem porozmawiamy. No to w takim razie od tego też zacznijmy, od najważniejszego. Czy teraz jest bezpieczniej w taksówkach? Więc tak, może pozwolę sobie zacząć od tego, o czym pan redaktor wspomniał, że z punktu widzenia polskiego prawa przewozy na aplikacje i taksówki są uregulowane dokładnie w taki sam sposób. Oznacza to, że każdy kierowca i każdy partner flotowy, który świadczy tego typu usługi, musi posiadać dokładnie taką samą licencję, jak posiada taksówkarz. Dlatego z tego punktu widzenia można powiedzieć, że tak naprawdę mówimy o dokładnie tej samej, usłudze. Jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo, to przewozy na aplikacje czy taksówki na aplikację gwarantują dodatkową funkcjonalność, której powiedzmy w tych tradycyjnych taksówkach nie ma. I takim bardzo prostym przykładem może być to, że cała trasa, cały przejazd jest śledzony przez GPS, zarówno na telefonie kierowcy, jak i na telefonie pasażera. Są to też dane, do których my mamy dostęp, więc w przypadku, jeżeli wystąpiłyby jakiekolwiek problemy z przejazdem, to my jako pośrednik zawsze mamy możliwość, żeby wrócić do tych danych i zobaczyć, jak faktycznie ten przejazd przebiegał od początku do końca. Też bardzo istotnym rozwiązaniem, które mamy od samego początku w aplikacji, są oceny kierowców. To też jest bardzo ważny element, który powoduje, że w momencie, kiedy zaczynamy współpracę z nowym kierowcą, jesteśmy w stanie na przestrzeni czasu analizować to, jaki poziom usług świadczy dany kierowca czy dany przewoźnik. To też pozwala nam w odpowiedni sposób zarządzać jakością. No i tutaj oczywiście, jeżeli widzimy, że pojawiają się jakieś problemy, które klienci mogą nam zgłaszać, to jesteśmy w stanie podjąć jakieś działania. Dochodzą do tego kolejne rozwiązania technologiczne, które na przestrzeni czasu wprowadzaliśmy. Jednym z tych rozwiązań jest na przykład weryfikacja kierowców w czasie rzeczywistym poprzez sztuczną inteligencję. Każdy kierowca od czasu do czasu musi zrobić sobie zdjęcie w aplikacji. Jest to losowo wybierany moment, więc nie ma możliwości, żeby do tego się przygotować. I to zdjęcie przy pomocy sztucznej inteligencji jest porównywane z jego dokumentami, które znajdują się u nas w systemie, takimi jak paszport czy prawo jazdy. No tak, ale jeżeli osoba czuje się zagrożona w taksówce, to co może zrobić w czasie rzeczywistym? Nie już po przejeździe, po dokonaniu oceny. Przez dokonanie oceny. W aplikacji mamy tak zwany panel bezpieczeństwa. W tym panelu bezpieczeństwa znajduje się kilka funkcji, które pozwalają na reakcję. Po pierwsze, można wykorzystać przycisk, który w trybie natychmiastowym łączy z numerem 112, więc jest to możliwość, żeby wykorzystując naszą aplikację od razu nawiązać takie połączenie. Tak zwany z angielska panic button, czyli przycisk paniki. Tak, możemy tak go nazwać. Kolejnym rozwiązaniem jest możliwość zakończenia kursu w danym momencie. Pasażer może otworzyć aplikację, może natychmiast zakończyć kurs, dochodzi do natychmiastowego zakończenia kursu, informowany jest o tym kierowca, informowany jest też o tym pasażer. Poza tym zawsze pozostaje możliwość kontaktu z nami w danym momencie. Funkcjonuje też takie rozwiązanie, które monitoruje przebieg danego kursu. Jeżeli na przykład widzimy, że pojazd zatrzymał się w jakimś miejscu i nie rusza się, nie wykonuje żadnego ruchu przez jakiś okres czasu, to też otrzymujemy taki sygnał. Jest to jakaś anomalia podróży, którą nasz system jest w stanie wychwycić i w tym momencie następuje kontakt z pasażerem i z kierowcą. Czyli w momencie, kiedy ten samochód nie wykonał trasy, tylko gdzieś ma jakiś przystanek nieplanowany, no to wtedy automatycznie do centrali idzie jakiś sygnał. To są, tak? I to tak jak mówię, to dzięki temu, że my posiadamy... I centrala reaguje na niego. Tak, tak. Dzięki temu, że posiadamy to monitorowanie na bieżąco, jesteśmy w stanie takie rozwiązania wykorzystywać. Jesteśmy w stanie to analizować.
To jest tylko jedno z rozwiązań, bo ono też oczywiście ma swoje wady. Bardzo często taki sygnał pojawia się w momencie, gdzie ktoś zatrzymał się, stanął w korku, albo zatrzymał się na prośbę pasażera z jakiegoś zupełnie innego powodu. I to, mówię, w zdecydowanej większości to będą tego typu sytuacje. No to w ciągu dnia, w nocy trudno o korki raczej. Tak, w nocy ciężko korki, ale może się zdarzyć jakaś inna sytuacja. Na przykład pasażer poprosił, żeby zatrzymać się w innym miejscu, bo czeka na znajomego, który też do niego się dosiądzie. Więc to są, tego typu rozwiązanie najczęściej To są takie sytuacje, o których jesteśmy informowani. Więc to nie jest jedyne rozwiązanie, które stosujemy, ale tak jak mówię, jest to szereg rozwiązań, które powodują, że to bezpieczeństwo, z każdym wdrożonym nowym rozwiązaniem to bezpieczeństwo się poprawia. Ale i tak reagujecie, nie ignorujecie, bo nie. Kolejne jakieś zgłoszenie. Okej. Dobrze, czyli sztuczna inteligencja pomaga weryfikować kierowców, pomaga weryfikować trasę. Mamy ten guzik bezpieczeństwa w razie czego. To są cały czas lekcje, które zostały odrobione po tej czarnej serii różnych, także u konkurencji, zgłoszeń. Ale pytanie też, skąd to się w ogóle wzięło, to po pierwsze, bo jest wielu obcokrajowców zarówno w jednej, jak i drugiej bardzo popularnej usłudze. Czy to jest wynikało, nie wiem, z różnic kulturowych, czy skąd to się wzięło? Znaczy, najpierw pozwolę sobie odnieść się do tego, co pan redaktor wspomniał na początku. To nie są rozwiązania, które my wdrożyliśmy teraz. Nie chciałbym, jedynym rozwiązaniem, które z tych, które wymieniłem, które było wdrożone w tym roku, czyli po tej czarnej serii zgłoszeń, to jest ta weryfikacja kierowców w czasie rzeczywistym przez sztuczną inteligencję, ale to też jest rozwiązanie, nad którym pracowaliśmy przez cały rok, bo tego się nie da wdrożyć z tygodnia na tydzień. Wszystkie pozostałe rozwiązania już istniały w aplikacji. Więc i tak od kiedy zaczęliśmy działanie w Polsce, bezpieczeństwo zawsze było priorytetem, więc te rozwiązania sukcesywnie były wdrażane. Więc to nie jest tak, że my zaczęliśmy robić czy podejmować jakiekolwiek działania dopiero w momencie, kiedy tego typu zdarzenia miały miejsce. To, co jest istotne i o czym warto pamiętać, to jest to, że ilość tego typu zgłoszeń jest też wprost proporcjonalna do wielkości całego rynku. Usługi takie jak Bolt stały się z biegiem czasu dużo bardziej popularne, dlatego coś, co nie było dużą częścią rynku jeszcze 2 lata temu, teraz jest jednym, Bolt jest jednym z większych graczy na polskim rynku. Teraz tego typu sytuacje zdarzają się coraz częściej, czy powiedzmy tego typu sytuacje były widoczne coraz częściej, ale to, co też warto zaznaczyć, to po wdrożeniu tych rozwiązań, po wdrożeniu tej weryfikacji w czasie rzeczywistym w tym roku, po wdrożeniu szkoleń dla kierowców, które rozpoczęliśmy w tym roku, z naszej strony zauważyliśmy bardzo wyraźny spadek tego typu zgłoszeń. Tu mówimy o spadku rzędu 70-80% w skali miesiąca. Czyli co, są to jednak różnice kulturowe? Teraz tak, odnosząc się do tej części pytania pana redaktora, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ma to jakikolwiek związek z różnicami kulturowymi. Jeżeli chodzi o ilość tych zgłoszeń i o to, jakich kierowców te zgłoszenia dotyczą, to po pierwsze, my nie gromadzimy informacji dotyczących bezpośrednio narodowości kierowców ze względu na ochronę danych osobowych, natomiast patrząc z punktu widzenia języka, który kierowcy wybierają w aplikacji, to nie widzimy żadnej zależności, jeżeli chodzi o ilość zgłoszeń, a wybierany język. Rzeczywiście. No jeżeli wybierają często angielski albo rosyjski, no faktycznie ciężko jest to odróżnić. W jakim sensie? No bo nie są to Polacy, tak, a są to różne nacje, tak, więc wspólny mianownik jest taki, że angielski, więc tak. Domyślam się, że stąd jest ciężko też rozróżnić po samym języku aplikacji. To znaczy kierowcy wybierają bardzo dużo języków, 5 najpopularniejszych języków w naszej aplikacji to będzie oczywiście polski, ukraiński, rosyjski, angielski i gruziński, natomiast patrząc na ilość zgłoszeń pod kątem języków wybieranych przez kierowców, nie widzimy żadnej zależności. Czyli jakby proporcjonalnie do częstotliwości używania danego języka, ilość zgłoszeń z danej grupy kierowców nie jest większa niż w przypadku innych języków. Więc z tego punktu widzenia ciężko tutaj mówić o jakiejś zależności. Ale przeprowadzili państwo szkolenia dla kierowców, częstotliwość takich zdarzeń spadła, tak. Plus te nowe zmiany w aplikacji, plus jest jeszcze, no to jest akurat bardzo fajna funkcjonalność, jeżeli kobieta chce nocą jechać, a się boi, no to w tym momencie może zamówić przejazd kobiecy, tak, żeby inna kobieta była kierowcą. A jak to jest popularne i jak to jest dostępne?
Jeżeli chodzi o dostępność przejazdów w kategorii kobiety dla kobiet, no ona jest bardzo uzależniona od tego, jak jest duża część jak dużo kobiet kierowców jest dostępnych na naszej platformie. I tutaj są bardzo duże różnice między miastami. W Warszawie mówimy o odsetku około między 3 a 5%. To są kobiety świadczące usługi u nas na platformie. Jeżeli chodzi o inne miasta, są nawet takie miasta, w których ten odsetek wynosi 20 czy 25%. No i wtedy oczywiście ta kategoria jest dużo bardziej dostępna i dużo częściej używana przez pasażerów. Od kiedy wprowadziliśmy tą kategorię, to też wtedy zaczęliśmy bardzo mocno działać na rzecz zachęcania kobiet do tego, żeby pracowały na naszej platformie jako kierowcy. Tutaj tak naprawdę na samym początku, jak myśleliśmy o tej kategorii, to jednym z problemów, który zauważyliśmy, to jest to, że właśnie ta dostępność była niska, więc nie zdecydowaliśmy się na to, żeby to wdrożyć od razu, bo tak naprawdę wdrożenie tego przy bardzo niskiej, praktycznie zerowej dostępności, no to byłby zabieg czysto PR-owy, nie byłoby to żadne rozwiązanie praktyczne. Natomiast w momencie, kiedy udało nam się zwiększyć dostępność kobiet kierowców, to wtedy to wdrożyliśmy. I to, co kobiety u nas pracujące, z którymi rozmawialiśmy, To, co one też zaznaczały, to dla nich ta kategoria jest tak naprawdę bardzo istotna, bo nie ma co ukrywać, że takim okresem najwyższych zarobków dla kierowców to jest na przykład piątek wieczór i sobota wieczór. To wtedy jest najwięcej zleceń, wtedy często zdarzają się mnożniki, więc te zlecenia też są droższe. Kierowcy bardzo chętnie pracują w tych momentach. Natomiast z punktu widzenia kobiet kierowców to bywało niebezpieczne. Też właśnie z punktu widzenia pasażerów. Jeżdżą nie zawsze, inaczej, nie każdy pasażer to jest ten idealny pasażer. No tak, takiego, pasażerowie sobie, też są różni. Dokładnie, pasażerowie też są różni, a dzięki tej kategorii, to właśnie kobiety kierowcy teraz mówią, to teraz dzięki tej kategorii my mamy możliwość pracy w piątki wieczór czy w soboty wieczór i nasze bezpieczeństwo się istotnie poprawiło. Więc ta kategoria tak naprawdę służy zarówno kierowcom, jak i pasażerom. Kobiety chcą być wożone. Dokładnie. Przez kobiety, ma to sens jak najbardziej. Z punktu widzenia legislacyjnego, czy prawo pomaga w tym, żeby było bezpiecznie w taksówkach, czy nie? Co wypadałoby państwa zdaniem zmienić? Jeżeli chodzi o prawo i obecne regulacje, to jakby one w dużym stopniu zapewniają to, że to bezpieczeństwo jest na dobrym poziomie. Natomiast jest kilka elementów w tych regulacjach, które istotnie utrudniają dostęp dla wielu kierowców. No i jednym z takich elementów, który utrudnia ten dostęp, jest to, że cały proces pozyskiwania licencji jest całkowicie analogowy. On nie jest w najmniejszym stopniu scyfryzowany, więc my jako platforma też musimy się opierać na weryfikacji papierowych dokumentów. Nie jesteśmy w stanie połączyć się z jakąś centralną bazą danych, w której mielibyśmy, powiedzmy, dostęp do danych tych kierowców czy danych pojazdów, tak żeby to zweryfikować. To cały czas nie istnieje, więc my w dużym stopniu opieramy się na tych dokumentach analogowych. Kolejnym elementem jest to, że kierowcy i partnerzy flotowi muszą pozyskiwać licencję na każdą z gmin, co w przypadku na przykład aglomeracji śląskiej oznacza, że kierowca nie dość, że musi pozyskać około 40 licencji, żeby swobodnie funkcjonować w tym regionie. Każda licencja to są oczywiście koszty, ale pomijając nawet stronę kosztową, to jest ten analogowy proces, gdzie trzeba pójść do urzędu, wyrobić te wszystkie papiery, jest to jakiś czas oczekiwania. Ale ponadto te dokumenty trzeba mieć ze sobą w samochodzie. Więc kierowca musi mieć ze sobą 40 papierowych licencji, jeżdżąc po tych miastach. No, czyli więc, tutaj więc trzeba takie ujednolicanie tych, jak po pierwsze, cyfryzacja tego procesu istotnie poprawiłaby możliwości weryfikacji, bo my wtedy mielibyśmy możliwość wykorzystania tych centralnych rejestrów czy centralnych baz danych, żeby weryfikować, czy dokumenty, które oglądamy fizycznie, to są też prawidłowo zweryfikowane dokumenty przez odpowiednie organy. I jednocześnie uproszczenie tego systemu tak, żeby ta licencja nie była licencją gminną, a na przykład wojewódzką bądź krajową, też istotnie by ten proces poprawiło. Czyli więcej cyfryzacji, a będzie bezpieczniej. Bardzo panu dziękuję. Naszym gościem był Paweł Kunicki, Country Manager w Bolt w Polsce. Bardzo dziękuję panu. Bardzo. I dziękuję państwu. Życzę miłego dnia. Do widzenia.